Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich, którzy mają już serdecznie dość materiałów o ojcu Szostaku, muszę serdecznie przeprosić, bo to będzie właśnie kolejny taki materiał. Zapraszam. Ojciec Adam Szostak rozpoczął kolejną serię, którą nazwał Opium, bazując na dawnym powiedzeniu, o dawnym albo niedawnym powiedzeniu marksistów, że religia to opium dla ludu. Dlaczego taka nazwa? Dlatego, że jak sam wyjaśnia, chce mówić o patologiach, błędach w Kościele nie po to, żeby tworzyć tylko jakąś krytykę, tylko po to, żeby pobudzać do dyskusji. Do dyskusji o tym, jak widzimy Kościół, o tym, jak dzisiaj go realizujemy, o tym, w jaki sposób jest on dzisiaj w kryzysie, a w jaki sposób nie jest i co można z tym zrobić. Zastrzega on wielokrotnie, że nie ma to być taki manifest Lutra, że nie podaje on od razu jakichś pewnych odpowiedzi, tylko chce pokazać, wskazać na pewne obszary życia kościelnego i różne problemy, które gdzieś tam się w tych obszarach pojawiają, po to, żeby pobudzić do dyskusji. To stwierdzenie pada tam wiele razy i to jest naprawdę bardzo ciekawe. To jest coś, co mnie osobiście naprawdę zaintrygowało. Wielokrotnie ojciec mówi o tym, że chce, żeby każdy z tych materiałów stał się przyczynkiem do takiej dyskusji, żeby różni ludzie wypowiadali się na ten temat, komentowali, szukali niejako razem odpowiedzi, co najlepiej w danej sytuacji w tym konkretnym obszarze zrobić. I to naprawdę jest coś, co bardzo mi się podoba. Gdy rozpoczynałem akcję Wyjdź z bańki, to w dużej mierze chodziło mi właśnie o to, aby zachęcić do dyskusji, aby promować rozmowę. I tutaj mamy to, można powiedzieć, trochę taką właśnie akcję na poziomie kościelnym, na poziomie myśli teologicznej Kościoła katolickiego. Ewentualnie może wyleje się to również gdzieś na zewnątrz ze względu na zasięgi ojca Szostaka. Podejrzewam, że będzie to komentowane również poza kręgami typowo katolickimi. Natomiast sama myśl uważam, że jest bardzo dobra i bardzo się cieszę, że tak wielki, tak wpływowy kanał jak Langusta na Palmie coś takiego rozpoczyna. Że rozpoczyna się mówienie o problemach w Kościele z zaproszeniem do dyskusji. Bo to stwarza okazję do tego, żeby każdy się na ten temat wypowiedział. A każdy oznacza również tradycjonalistów. Nie wiem, na ile ojciec Szostak chce, oczekuje, że faktycznie i z tej strony pojawią się głosy, ale mam wrażenie z tego, co mówił w tym materiale, że nie wyklucza on nawet tych wrednych lefebrystów, oczywiście to jest w cudzysłowie, i chce, żeby tam każdy dorzucił swoje 3 grosze na temat, który będzie w danym odcinku poruszony. Jak już wspomniałem, mi osobiście ten pomysł bardzo się podoba. Uważam, że jest to bardzo potrzebne, że jest to ruch w bardzo dobrą stronę. Kościół w Polsce w dużej mierze do tej pory udaje, że wszystko jest w porządku, że mamy wiosnę w Kościele, że kryzys to tak naprawdę tylko z zewnątrz. Dlatego, że świat jest taki zły, to tylko dlatego jest gdzieś tam kryzys. Niestety takie myślenie wciąż jest jeszcze widoczne, jest jeszcze obecne dzisiaj w Kościele. Dlatego myślę, że ten ruch jest ruchem bardzo dobrym, ruchem w dobrą stronę. Uważam, że należy zachęcać do takiej dyskusji, należy mówić otwarcie o tych problemach, które są i ja oczywiście tutaj deklaruję, że będę przedstawiał tradycyjną naukę Kościoła w każdym z tych aspektów, który będzie poruszony. Oczywiście, jeśli uznam, że jest tam coś do powiedzenia, może się zdarzyć, że będą materiały, które uznam, że nie warto tam już nic dopowiadać, nie warto nic komentować. Natomiast jak najbardziej mam zamiar skorzystać z tego zaproszenia i uważam, że jest to bardzo dobry ruch. Nie wiem, jaka jest intencja ojca Adama, czy stoi za tym jakiś konkretny zamysł, żeby to wszystko pchnąć w jedną stronę. Natomiast
tak jak jest to zapowiedziane, wydaje się, że ojciec Adam Szustak faktycznie chce sprowokować poważną dyskusję. Ja od dawna już o to proszę, tego się dopominam, próbuję prowokować właśnie do dyskusji, między innymi dlatego komentuję właśnie wypowiedzi publiczne, wystąpienia innych księży, żeby sprowokować do dyskusji, żeby zderzyć teologię współczesną z teologią tradycyjną, żeby zderzyć tą współczesną wizję Kościoła z tradycyjną wizją Kościoła, bowiem właśnie w tej konfrontacji będzie widać, która jest właściwa, która teologia, która wizja Kościoła jest właściwa. I dlatego właśnie próbuję to zrobić i naprawdę bardzo się cieszę, że tutaj taka inicjatywa ze strony tak wpływowego kanału powstaje. Mam nadzieję, że naprawdę dzięki temu duża ilość osób usłyszy o różnych problemach w Kościele, nie tych takich banalnych, tylko te głębokie, prawdziwe problemy. Prawdziwe mam na myśli nie to, że tamte nie są prawdziwe, tylko że te głośne skandale wynikają z tych głębokich problemów, które są w Kościele, które Kościół przeżywa. I właśnie o tych problemach warto rozmawiać. I myślę, że może to być naprawdę z pożytkiem dla wszystkich i z pożytkiem dla tej tradycyjnej teologii. Bo myślę, że dzięki temu jak najbardziej my również będziemy mieli okazję, my w sensie ci kapłani, którzy prezentują tradycyjną katolicką teologię, myślę, że my będziemy mieli okazję, żeby w opozycji, czy po prostu w dyskusji z tymi materiałami, które pojawią się wkrótce na kanale Langusta na Palmie, będziemy mieli okazję z nimi dyskutować i w ten sposób zaprezentować swoje, w zasadzie nie swoje, tylko te tradycyjne katolickie postawy, tą tradycyjną katolicką teologię i w ten sposób wynieść ją, pokazać ją szerszemu spektrum widzów. Dlatego bardzo mnie ta akcja cieszy. Skoro jesteśmy już przy wychodzeniu z bańki, to chciałbym zareklamować pewne wydarzenie, w którym wezmę udział. Mianowicie w nadchodzącą środę 30 czerwca wezmę udział w debacie na kanale Stacja Ateizm. W debacie z panem Konradem Chrzanem, pseudonim Impaktor, będziemy rozmawiali o tym, czy wiara katolicka jest racjonalna. Również bardzo cieszę się, że mam okazję wziąć udział w takiej debacie. Jest to dobry sposób na to, żeby przedstawiać klasyczną katolicką teologię i filozofię wśród ludzi, którzy jej z całą pewnością nie znają, a którzy też gdzieś tam na co dzień często się zajmują tego rodzaju argumentami. Także jestem przekonany, że jest to bardzo dobra okazja do tego, żeby właśnie wyjść z bańki, żeby posłuchać argumentów drugiej strony, żeby odpowiedzieć na nie w sposób racjonalny. Czy taka dyskusja mnie w jakiś sposób napawa lękiem? Nie. Dlatego, że oczywiście, jeśli chodzi o kwestie wiary, jestem absolutnie pewien, że żadne racjonalne argumenty nie mogą jej podważyć. Mogą czasami natomiast podważyć jakieś nasze fałszywe pojmowanie prawd wiary. I tutaj jestem bardzo ciekaw, czy uda się znaleźć mojemu rozmówcy jakieś błędy logiczne w moim sposobie rozumowania, które zmuszą mnie do tego, żeby coś przeformułować, żeby coś rozumieć inaczej. Uważam, to są rzeczy jak najbardziej możliwe. O ile, jak już mówił święty Tomasz, jeśli naukowe fakty, moglibyśmy również powiedzieć logiczne fakty, sprzeciwiają się w jakiś sposób naszemu rozumieniu Ewangelii, naszemu rozumieniu objawienia, to znaczy, że albo źle rozumiemy te fakty, które zostały nam przedstawione, albo te logiczne wnioski, albo źle rozumiemy samo objawienie. I w ten sposób, jakby pomimo tego, że oczywiście, że nie zakładam możliwości, że prawdy wiary zostaną w sposób logiczny i racjonalny faktycznie podważone, to jak najbardziej zakładam, że gdzieś tam mój sposób rozumienia, argumentowania może zostać podważony. Uważam to za niezwykle ciekawe. Oczywiście ja z mojej strony będę starał się pokazać, jak jest i podważać argumenty mojego rozmówcy. A więc środa, 30 czerwca,
o godzinie 19 na kanale Stacja Ateizm debata, czy wiara katolicka jest racjonalna. Bardzo zapraszam, oczywiście będzie link do tej debaty już w opisie pod tym filmem. Oczywiście debata odbywa się na żywo, także zapraszam do komentowania. Oczywiście bardzo proszę o komentowanie kulturalne, racjonalne, rzeczowe, a nie emocjonalne. Dajmy tam dobry przykład tego, że katolik jest człowiekiem, który wyróżnia się również kulturą osobistą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.